Witam, chciałem Wam zaprezentować kamerę leśną fotopułapkę Boli Guard, model BG668E36WG. Zdecydowałem się na zakup nowej fotopułapki, gdyż chcę bardziej profesjonalnie zająć się obserwacją zwierzyny. Powiem szczerze, że wybór jest ciężki, jest tego bardzo dużo. W zależności co kto chce nagrywać, w jakiej jakości i jak długo. Mam tu na myśli żywotność urządzeń. Obejrzałem dużo materiałów, opinii przeczytałem. Zakupiłem coś takiego. Mamy tu możliwość sterowania kamerą nawet z poziomu aplikacji. Instalujemy w telefonie aplikację. Antena posiada antenę. W zestawie są dwie karty pamięci. 16, szybkość zapisu 80 megabitów. Dwa zestawy baterii, akumulatorów. I dwie karty startowe Heya do konfiguracji fotopułapki z telefonem. Kamera robi zdjęcia 36 megapikseli w największej rozdzielczości, jak i również 25-14 po wybraniu odpowiedniej opcji. Filmy, tak jak wspomniałem, 4K, także wysoka jakość. Mamy do wyboru też mniejszą rozdzielczość, Full HD, HD. Zasilana jest bateriami typu AAA. Jest możliwość zewnętrznego ładowania ładowarką. Mamy tutaj kabel w zestawie. Ponadto jest linka zabezpieczająca fotopułapkę w koło. Jeżeli mocujemy na stałe, gdzieś do drzewa, czy tam innych elementów, to mamy element metalowy, stały, przykręcany. Wtedy montujemy sobie tą taką śrubą, nazwijmy. Fajnie opasamy fotopułapkę. Co więcej, może otworzymy ją w środku. Ja tego jeszcze nie uruchamiałem. Tutaj mamy klapkę. No i znajduje się tu przegroda na baterię. Widzicie tutaj. Jest opcja stosowania różnych baterii, tak jak mówiłem. Paluszków tych 8, jak i takich po prostu większych. Tu mamy panel sterujący. Sloty na kartę SIM i na kartę pamięci. Wybór pracy, zdjęcia, kamera, programowanie, menu. Odpalę, zobaczę jak to działa. Zapewne pojawią się jakieś filmy z tych nagrań. Myślę, że będę zadowolony. Zapraszam do oglądania kanału, do subskrybowania. Będziecie na bieżąco otrzymywać powiadomienia o filmach nagranych m.in. przez tę fotopułapkę. Dzięki za uwagę. Cześć.